To jest Luni. Luni chce, abym wbił 555 tysięcy subów. Czy pomożesz nam zostawiając suba i łapkę w górę? Cześć, tu Ernest. Wracam do was z kolejną porcją ciekawostek. W tym filmiku zapoznamy się z finalnym zwiastunem eventu oraz wspólnie odkryjemy szokujące szczegóły na temat fabuły Fortnite z komiksów. Uwaga, spoilery. Zacznijmy od tematu eventu, któremu nadano nazwę Zderzenie. To już oficjalne. 4 czerwca rozstrzygną się losy punktu zerowego, kiedy to my siedzimy za starami mecha w obliczu machiny zagłady UR. Śmiało rezerwujcie już sobotni wieczór na finałowy event drugiego sezonu. Odliczanie do eventu jest nawet w kamienistym kinie. Odliczanie jeszcze jest tutaj, w oddali. Fortnite chyba przypadkiem ujawnił lokalizację Księżyca Siódemki. Twórcy gry dali znać, że pół godziny przed eventem, czyli około 21.30, zostanie aktywowany specjalny tryb zderzenia. Polecam każdemu wbić wcześniej do gry, przynajmniej te pół godziny, aby nie czekać w kolejce i zdążyć. To nie wszystko. Aby podkręcić atmosferę w sam raz na to wydarzenie końca sezonu, każdy, kto zaloguje się do gry 4 czerwca od godziny 14, otrzyma wyjątkowe ekran wczytywania i eventową muzykę z lobby. Z kolei w dniach poprzedzających zderzenie, w sklepie będzie można przymierzyć stroje drużyny zbrojeniowej mecha. Wypatrujcie też ujawnienia czerwcowej ekipy Fortnite, by mieć pewność, że wasz oddział wyruszy do walki w wielkim stylu. Fortnite do ogłoszenia eventu załączył taką oto epicką grafikę. Widzimy na niej drużynę pilotów kierującą się do sterowni nowego Mecha Siódemki. Spotkamy tu również Paradygmat i co ciekawe na tym zwiastunie, jest jeszcze w swojej starej zbroi, co podpowiada nam, że jej nowy kombinezon jest jej strojem do pilotowania. Wszystko to na sekretnej bazie Siódemki na Księżycu. By the way, to Donald Mustard zmienił swoją lokalizację na Lodowy Księżyc, co zdradza nam, że tak będzie się nazywać ta miejscówka w grze. To tu właśnie, po wejściu do trybu Zderzenie, zabiorą nas tunele, a na miejscu będzie czekać na nas Paradygmat z nowym mechem. Lodowy Księżyc jest bardzo ciekawą miejscówką i mam na jej temat jeszcze tony nowych informacji, ale zanim do tego przejdziemy, to warte uwagi jeszcze jest to, że według jednego z pracowników Epic Games oraz oficjalnego posta o evencie będą potrzebne 4 osoby w lobby ze znajomymi lub randomami. Nie mniej, nie więcej. Więc wygląda na to, że sterowaniem mecha będzie zajmować się aż 5 osób. 4 graczy i Paradygmat. Mała ciekawostka, na zwiastunie w wersji z tytułem eventu są 2 napisy po japońsku. Po lewej jest napisane "Uwaga wszyscy piloci", a po prawej "Zgłoście się do swoich stacji". Poza tym ten ekran wczytywania potwierdził wyciek czerwcowej ekipaki i karnetu bojowego na trzeci sezon, który okrążył społeczność Fortnite, jako iż widzimy tu tego samego mecha. Dodam też, że Fortnite sam potwierdził nadejście Darth Vadera na końcu zwiastuna skina Obi-Wana. Zobaczcie sami, no to musi być on. Według Tybora Hilla, który co sezon przekazuje zaufane informacje na temat karnetów, skin Blackouta jest prawdopodobnie tymczasowym zamiennikiem i nie będzie go w karnecie. Reszta powinna zostać. A fakt, że ten wyciek się sprawdził, oznacza, że wyciek na temat drugiej części skinów Naruto też jest prawdziwy. Nowe skiny Naruto powinny wejść w czerwcu. Okej, teraz przejdźmy do tematu nowych odkryć w fabule. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to chciałbym poruszyć temat podpowiedzi od Tybora Hilla na temat trzeciego sezonu. Słuchajcie, jego podpowiedź to słowo. Tree, czyli drzewo. To wzbudziło ciekawość społeczności Fortnite i powstało kilka fajnych teorii. Akko na swoim Twitterze wstawił koncept, według którego na miejscu zderzacza wyrosłoby gigantyczne drzewo punktu zerowego z gałęziami rzeczywistości. Jego pomysł nawiązuje do tego, że w sezonie 5 rozdziału 2 mogliśmy zobaczyć różowe drzewa punktu zerowego, a na koniec tego sezonu punkt zerowy rozkwitł niczym kwiat lotosu. Do tego dochodzi wyciek od Fire Monkey'ego na temat sadzonek rzeczywistości, które jeszcze nie są w grze. Z wyglądu byłoby to coś na wzór drzewa kosmicznego z God of War albo Earth Tree z Elden Ring. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, bo pod zderzaczem jest właśnie punkt zerowy, który mógłby takie drzewo wystrzelić i ładnym widoczkiem zastąpić ten ponury zderzacz. Dalej, posłuchajcie tego. FN Assist zauważył, że usypane klombo znów się przemieściły w ostatni wtorek. Zdają się one zbliżać ku zderzaczowi, co każdy wtorek, odkąd się pojawiły. Być może przebudzą się na event i będą miały jakąś rolę, a ich nowa animacja tańca to ciszynka po zniszczeniu zderzacza, czy coś. A co do fabuły, to dla niewtajemniczonych. W przyszłym tygodniu wychodzi pierwsza z 5 części komiksów Fortnite Marvel Zero War, która będzie opowiadać o dziejach Siódemki i Jonesiego w świecie Marvela, gdzie ramię w ramię z superbohaterami stawi czuła złoczyńcom w próbie przejęcia fragmentu punktu zerowego, który trafił do tego świata razem z nimi. Na hiszpańskojęzycznym kanale
kanale Sektor Comic MX pojawił się przegląd kopii pierwszej części komiksu, którą autor filmiku otrzymał przedwcześnie. Dzięki jego filmikowi poznaliśmy dużo ciekawych informacji. Na szczęście nie ma tam spoilerów na event. Jeszcze jedna ważna rzecz, przesyłam uznania dla Pocketa z serwera Discord Fortnite Leaks za przetłumaczenie i podsumowanie wydarzeń w komiksie. A więc pierwsza część komiksu ma jeszcze miejsce w drugim sezonie. Komiks zaczyna się od sceny Wolverina chillującego sobie w Princess Bar, gdy nagle do baru wchodzi John C., Uriona i Spider-Man. Ich czwórka zaczyna popijać i na pytanie skąd się to wzięli, Spider-Man zaczyna opowiadać co się wydarzyło. Na wyspie poza pętlą drużyna składająca się z siódemki, jeszcze bez paradygmat, Jonesa, Spider-Mana, Billy numer 8 i pirata polocharybnego atakuje jedną z baz Urionego reżimu. UR podłożyło bombę u celu siódemki i większość przeżyła, z wyjątkiem palucha rybnego, który oberwał odłamkami i zginął. Przy okazji rozmowy między siódemką a ekipą, narrator streszcza dzieje punktu zerowego i paradygmat, wspominając o tym, jak różni złoczyńcy, w tym Galactus z uniwersum Marvela, próbowali przejąć punkt zerowy. Pająk podejrzewa paradygmat o zdradę siódemki oraz oferuje pomoc w wojnie od Avengersów. Siódemka akceptuje propozycję i decyduje się rozdzielić, wysyłając kilku członków drużyny do rzeczywistości 616, czyli uniwersum Marvela. Do zadania wybierają Urioną. Fundament bierze na barana Jonesa, a następnie wraz z resztą ekipy udaje się do mostka przez rurę kanalizacyjną, gdzie czeka na nich punkt zerowy i Dr. Sloan z Gunnarem, którzy próbują ich powstrzymać, ale im to się na szczęście nie udaje. Fundament odlatuje, a Jones, Uriona i Spider-Man wylądowali w rzeczywistości 616, gdzie postanowili poszukać Wolverina. W międzyczasie w zamku doktora Dooma otrzymuje on sygnał bezpośrednio od Geno, przedstawionego jako tajemnicza postać w cieniu. UR ma swoich wspólników gotowych do akcji nawet w innych rzeczywistościach. Okej, to takie podsumowanie najważniejszych wydarzeń, ale wróćmy do tego momentu. Z rozmowy między Fundamentem a Spider-Manem dowiadujemy się, że siódemka próbowała skontaktować się z Paradygmat w celu odzyskania mecha. Paradygmat odcięła się od siódemki po pokonaniu pożeracza i wylądowała na lodowym księżycu. Siódemka do dziś główkuje, jak udało się jej tam przeżyć, ponieważ jest tam tak śmiertelnie zimno. Pojawia się pytanie, dlaczego tam się ukrywała? Teraz słuchajcie tego. Lodowy księżyc orbituje wokół rzeczywistości Fortnite i to prawdopodobnie jest ten księżyc zamiast tamtego. Co ciekawe, okazuje się, że lodowiec, który przyłączył się do wyspy Fortnite w sezonie 7 rozdziału 1, wziął się tu właśnie z lodowego księżyca. To również nam zdradza, że król lodu z 7 sezonu był królem z lodowego księżyca. Niestety, oprócz króla lodu na tym lodowcu był jeszcze jego więzień, król ognia, który uciekł z jego więzienia, wzniósł wulkan i z zemsty zasiał zniszczenie i finalnie wzbudził pożeracza, który zamarzł w górze lodowej. I siódemka podejrzewa, że pod powierzchnią lodowego księżyca skrywa się jeszcze mnóstwo innych potworów. Coś czuję, że to zapowiedź nadejścia kolejnego potwora. I przy okazji dam znać, że wczoraj ujawniono nowe wersje okładek do drugiej części komiksu. Widzimy na nich Buckiego, który pewnie będzie skinem do sklepu, a na jeszcze innej okładce widzimy, jak Fundament mierzy się przeciwko doktorowi Doomowi. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!